ustawy, że państwo walczy z bezdomnością, przechodzą drogę prawną, żeby uzyskać meldunek, tak? I oczywiście edukatorzy z Instytutu Freudowego bardzo im w tym pomagają, tak? Zadaniem jest właśnie jakby zbudowanie potrzeby i realizacja tej potrzeby, tak? Czyli żeby w ogóle chcieli się zameldować i żeby tą potrzebę doprowadzić do końca. Było to szczególnie ważne ze względu na rozwijający się program budżetów partycypacyjnych, które są szerzej zakrojone niż w Polsce. U nas te budżety partycypacyjne to czy zbudować ławkę tutaj, czy tam postawić huśtawkę, a tam budżety partycypacyjne są dużo bardziej zakrojone. Między innymi w Porto Alegre zadecydowano, czy zbudować obwodnicę, czy zbudować kolejkę podmiejską. Tak? Czyli są tego zakresu wydatki. Tak? Kolejny bardzo ważny element, ja tutaj się chyba już pogubiłem, przykłady omówiłem. I teraz teoria. Bardzo ważnym pojęciem jest pojęcie interwencji. I tutaj się trzy sfery splatają ze sobą. Sfera polityki, ekonomii i edukacji. Czyli jest to interwencja polityczna w ekonomię i w edukację, interwencja ekonomiczna w politykę i w edukację i interwencja edukacyjna w politykę i ekonomię. Tak? I tylko pytanie, od której strony zacząć. Ten przykład programu Bolsa Familia jest przykładem interwencji politycznej w ekonomię i w edukację. Tak? Bo jednym z warunków otrzymywania świadczeń z Bolsa Familia jest realizacja obowiązku szkolnego. Tak? No i teraz, proszę Państwa, to, co jest najważniejsze jeszcze, to jest uznanie i dowartościowanie kultury ludowej. Tak? Jest to właściwie jakaś forma manipulacji. Tak? My mówimy o ukrytym programie kształcenia, ale w tym modelu freirowskim też w jakimś sensie jest ukryty program. Tak? Uczymy czytać i pisać, ale tak naprawdę osiągamy inne, bardzo rozbudowane efekty polityczne. Tak? I narzędziem, dzięki którym udaje się nam zbudować te efekty polityczne, jest uznanie i dowartościowanie kultury ludowej, czyli grupy społecznej, która wytwarza tą kulturę, oraz ucznia, osobę uczącą się jako jednostkę przedstawiciela tej kultury. Ale że zacytuję Freirego, bez poczucia wyższości, ale też bez żadnego sentymentalizowania i pobłażania. Czyli jeżeli kultura ludowa implikuje jakieś wartości, które wiążą się z formami dyskryminacji, czy na przykład kultura ludowa jest kulturą maczystowską, to na to nie może być zgody oczywiście, tak? Bo mamy ten rozbudowany obraz uciśnionego. Tak? Czyli uznaje się to, co nie prowadzi, co nie pogarsza, nie prowadzi do sytuacji ucisku. To dowartościowanie kultury ludowej wiąże się też z obniżeniem rangi nauczyciela. Tak? Powiedziałbym, że można byłoby, gdyby Paulo Freire znał, to można byłoby powiedzieć, że gdzieś tam jest intuicyjnie wyczuwany ten ignorant schoolmaster Ranciera. Tak? I to ma być edukacja z ludem, a nie dla ludu. Czyli ten nauczyciel ma się czegoś uczyć. Tak? Co oczywiście jest niesłychanie trudne. Ja się spytałem, chodziłem tam nie tylko hospitowałem zajęcia, ale chodziłem na takie briefingi dla edukatorów. Ja się ich spytałem, a czego wy się uczycie od chciałem tak trochę podpuścić, a czego wy się uczycie od tych waszych, od uczniów waszych? I spodziewałem się, że będzie cisza. I była lista rzeczy, których się nauczyli, tak? Jakie zioła zbierać na przykład, tak? Gdzie rybę kupować, jak motocykl naprawić, jak o niego dbać, tak? Czyli jakby chodzi o to, żeby uznać, że w punkcie wyjścia jest równość pomiędzy nauczycielem i uczniami, tak? Dobra, indukcyjny charakter filozofii Freirego, ale to się przekłada na eklektyzm teoretyczny. Bo tam jest i Hegel, tam jest dialektyka panowania niewoli oczywiście, i historiozofia heglowska, i Marx jest szczególnie koncepcja alienacji obiektywnej, teoria klasy społecznej, z którą oczywiście Freire dyskutuje, ale to jednak tam jest. I są egzystencjaliści. Z koncepcją alienacji subiektywnej, jest Fromm z psychologią, z psychologiczną odmianą humanizmu marksistowskiego,
Jest oczywiście teoria postkolonialna, jest pragmatyzm amerykański. Gdzieś tam się znalazł ten nieszczęsny poper, który tam zupełnie nie pasuje, tak? Ale to dlatego, że właśnie ta koncepcja rozwija się... Koniec. Rozwija się indukcyjnie. A teraz o tym, co jest zawartością tego podręcznika. Podręcznik ma dwie części. Pierwsza część ma więcej obrazków, mniej tekstu. Druga część ma więcej tekstu, mniej obrazków. Pierwszy podręcznik jest do alfabetyzacji początkowej, alfabetyzacja sało inicjal. Drugi jest do postalfabetyzacji. Pokażę kilka obrazków i potem skomentuję. To jest okładka. Pierwsze słówko. Rozkładówka z podręcznika wygląda nieco inaczej. To jest górna strona strony. Górna część strony. Powód, podziela sylaby, potem jest tam pisanka. Lud. Pierwsze słowo, które się wprowadza, to jest lud. Tak? Drugie słówko. Bonito. Piękne. Ale to jakieś scenki rodzajowe, rybacy wypływają na połów w środkowej części rysunku, wracają z tego połowu. Matabala. Gościu się schyla tam w liściach matabali, tak? Matabala to jest żółto, socza strzałkowata. W tej chwili byśmy to określili jako superfoods. To jest taki trochę większy ziemniak z dużą ilością potasu, tak? Matabala, dlaczego matabala jest trzecim słówkiem, które się wprowadza? Bo to jest lista tematów produktywnych. Matabala rozwiązała problem głodu. Tak? I to już początki rozwiązania problemu głodu miały miejsce wtedy, kiedy reżim salazarowski został obalony, natomiast jeszcze nie, Sao Tome nie było niepodległe. Sao Tomejczycy, właśnie przedstawiciele tej kultury forosz, ale także, bo nagle się okazało, że ci, którzy pracowali na plantacjach, nagle się stali wyzwoleńcami, bo też nie chcieli pracować na tych plantacjach, zaczęli zajmować fragmenty ziemi, które były nieuprawiane, najczęściej na granicy plantacji i lasu deszczowego. Zaczęli je karczować i tam zaczęli hodować, uprawiać warzywa. Tak? Czyli gospodarka Sao Tome była gospodarką rolną. Ale Sao Tomejczycy cierpieli głód. Bo cała gospodarka była nastawiona na eksport, produkcję kawy i kakao. Proste rozwiązanie. Posadzić matabalę. Tak? I oczywiście Sao Tome jest jednym z pierwszych krajów afrykańskich, który rozwiązał ten problem. Problem postkolonialny, oczywiście, problem głodu. Saudy, zdrowie. Tam ktoś dostaje jakąś szczepionkę, a po lewej stronie na prawym zdjęciu prawdopodobnie łykają środki antymalaryczne. Przy każdej rosie, czyli przy każdej plantacji, zazwyczaj był olbrzymi szpital. Ale dostęp do tego szpitala mieli tylko i wyłącznie pracownicy plantacji, czyli przedstawiciele kultury forosz nie mieli dostępu do opieki zdrowotnej. A tutaj mają dostęp do kultury zdrowotnej, temat produktywny, masz problem ze zdrowiem. Jest jedna taka czytanka, w której Bekenu Pedritu, czyli mały Piotruś, jest bardzo smutny. No i co trzeba z nim zrobić? No i nie można odprawiać, przepraszam za te kalki, one są świetne językowe, nie można odprawiać benzydur, czyli nie można go odczyniać, tylko trzeba go zaprowadzić do lekarza, bo prawdopodobnie ma robaki. Tak? Unidade, bo trochę propagandy musi być, jedność, praca, tak? Pole ryżowe. Oczywiście prawdopodobnie część plantacji musiała zostać zajęta i wzięli, posiali tam ryż. I pierwsza czytanka w całym podręczniku. Upowo ebomitu na luta, comunidade, disciplina i trabalho, upowo luta i wense, viva upowo. Lud jest piękny w walce, zjednoczony, zdyscyplinowany i pracujący. Lud walczy i zwycięża. Niech żyje lud. Tak?
Czyli nie tam żadne tam a la Makota i tak dalej. Nie ma a la Kota, tak? I teraz, o co chodzi? Bo tam nas to może razić, bo mamy problem z tym pojęciem ludowości. Tak? Ale o co chodzi? Chodzi o to, że jest tam, moim zdaniem, chociaż prawdopodobnie jest to jakaś taka ksenofilna fascynacja, możliwe, że stąd się bierze błąd poznawczy, który popełniam. Ale oni są tam zafiksowani, pragmatycznie zafiksowani na rozwiązywanie problemów. Tak? I teraz sobie wyobraźcie sytuację, w której w ich historii nie ma nic, właściwie nie ma prawie nic dobrego, bo zostali porwani z Afryki. Ich dziadkowie, pradziadowie zostali porwani z Afryki. Przez bardzo długi okres byli niewolnikami lub półniewolnikami. I nagle coś im się udało. To dlaczego nie cieszyć się z tego? Tak? Przy tym nie ma to charakteru martyrologicznego takiego jak u nas. Też jesteśmy krajem postkolonialnym. Tak wygląda każda rozkładówka. Wcześniej była ta 1/3, czy powiedzmy 40% szkoła. Zdjęcie oczywiście przedstawia dorosłych, żeby broń Boże nie wpędzić tego dorosłego uczącego się w jakieś poczucie winy, czy nie obniżyć jego poczucia wartości. Może jeszcze powiem tak. Oczywiście jest tam fragment z linijkami, tam jest miejsce do ćwiczenia. Odwraca się tą stronę i też jest taki jakby zeszyt do pisania, do ćwiczenia pisania. Jest trzech negatywnych bohaterów, właściwie dwóch. Tak, ten, mówiąc językiem potocznym, ten elementarz jest mega pozytywny. Tak? Mówiąc językiem medialistów. Komar. Z Komarem udało mi się wygrać. To znaczy, jest to jedno z niewielu państw afrykańskich, możliwe, że jedyne państwo afrykańskie, w którym udało się opanować epidemię malarii. Tak? Koniec tej walki przyszedł już wprawdzie na początku XXI wieku, ale od 10 lat nie mieli żadnego przypadku śmiertelnego, a liczba zachorowań jest bardzo niewielka. Czyli jeżeli są problemy, to można je rozwiązywać. Tak? Kolejny temat produktywny, kaszel. Drugi wróg, tak? Tosse, kaszel, gruźlica. Tak? Tutaj oczywiście wiadomo, że tutaj jest ten temat do dyskusji, coś tam o ojcińskim kaszle i tak dalej, może pójść do lekarza. Co jest tematem produktywnym, proszę Państwa? Każde wartości kulturowe mogą stać się tematem produktywnym. W tym wypadku tematem produktywnym jest wino. Tak? I teraz tak, no, zdjęcie z życia, raczej niepozowane. Z tyłu jest tablica, więc to jest w domu kultury, w którym się normalnie uczą czytać, pisać, liczyć i tak dalej. Po zajęciach można się napić alkoholu. Jeżeli żyjemy w kulturze alkoholowej, to dlaczego alkohol ma być tematem tabu? Dodatkowo jest kwestia jeszcze kwestia kolonialna w tych małych butelkach, na pewno w tej butelce, takie mętne to jest wino palmowe. Teraz o co chodzi? Chodzi o to, że kultura kolonizatorów narzuca wszystko, łącznie z pokarmami sakralnymi. W wypadku chrześcijaństwa jest to chleb i wino, a półproduktów nie można w większości państw podbitych, nie można było wytworzyć. Więc nie czerwone wino, tylko wino palmowe. Tak? Tam się nacina kwiaty palmy i ściąga się ten sok. Wcześniej rano ma mało procent, pod koniec dnia, bo ono przez cały dzień fermentuje. To jest produkt jednodniowy jak sok. Słucham? Pod koniec się wybija, czego się nie wybija, to się wylewa i się zbiera nowe. Tygodniami. To jest ta ekonomia ludowa, czyli można wyżyć niekoniecznie zajmując się czymś ważnym z punktu widzenia gospodarki światowej. Rikeza, bogactwo. No na tym zdjęciu to już praktycznie nic nie widać, dlatego ja tamte wcześniejsze zdjęcia powiększałem. Tutaj mamy dwóch panów, którzy zdejmują orzech kakaowca. I teraz oczywiście wiadomo, dlaczego to bogactwo skojarzone jest z kakaowcem. Tak?
bo to jest produkt eksportowy i wcześniej Sałtomieczycy nie mieli żadnego dostępu do tego produktu, w tym sensie, że gospodarka była nastawiona na eksport, ale zyski z tego eksportu nie trafiały do Sałtomieczyków, tylko trafiały do Portugalczyków. Po 75 roku trafiają do Sałtomieczyków. Sytuacja jest dosyć skomplikowana, bo w związku z tym, że były inne potrzeby gospodarcze, nakłady nie były kierowane na produkcję kawy i kakao, tylko były kierowane na inne dziedziny życia. I skończyło się to tym, że no, okazało się, że te plantacje podupadły. Ale gdzieś tak pod koniec lat 90. okazało się, że te podupadłe plantacje, to jest bio, eko i w ogóle spółdzielnie pracy i fair trade, i teraz bardzo dużo zarabiają na tym kakao i kawi, bo po prostu są one ekologiczną produkcją. Jeszcze dodatkowo fair trade, bo tam spółdzielnie cały czas działają, proszę Państwa. Czwarta strona, nie, chyba trzecia strona okładki. Kobieta z pulweryzatorem. U nas były kobiety na traktory, tam kobiety do pulweryzatorów. To jest urządzenie do opryskiwania domów przeciwko komarom właśnie. No i ostatnia strona, czwarta strona okładki pierwszej części. Tańce ludowe. Tańce ludowe, podobnie jak nauka czytania i pisania, były w lusofońskiej Afryce, czy w tej portugalskiej, zakazane ze względu, że był to czyn antypaństwowy. A teraz czytanki. Mam jeszcze czas? Ile mam czasu? Czytanki. Pierwsza czytanka już była. Pierwszy podręcznik kończy się... będzie trochę tej propagandy. Nas to trochę razi, albo po prostu nas to razi. Mnie to trochę razi, ale lepsze poglądy, więc możliwe, że was będzie zaraziło jeszcze bardziej. Pierwsza czytanka kończy się wystąpieniem prezydenta Manuela Augusto Pinto da Costa. I tak to brzmi. Podczas całego okresu trwania faszystowskiego kolonializmu portugalskiego lud Sao Tome był politycznie uciśniony i ekonomicznie wyzyskiwany. Lecz kolonializm nie oznacza jedynie ucisku politycznego i ekonomicznego wyzysku. Jest on jednocześnie negacją kulturową skolonizowanych ludów. Kolonializm, aby lepiej zdominować ludy, zwróćcie uwagę, że jest ten kolonializm niespersonifikowany. To jakiś tam kolonializm. Kolonializm, aby lepiej zdominować ludy skolonizowane, rozpoczął negować ich kulturę i narzucać kulturę kolonialną. Nasze obyczaje i zwyczaje były uznane za dzikie i niecywilizowane. Wraz z usunięciem kultury kolonialnej musimy stworzyć naszą własną kulturę w naszym własnym kraju, nową kulturę, kulturę bazującą na naszych tradycjach. Ta nowa kultura, którą stworzymy, będzie wykorzystywać pozytywne aspekty naszych tradycji, zakazując jednocześnie negatywnych ich aspektów. Oczywiście nowa kultura nie powinna zamykać drzwi przed pozytywnymi wpływami kultur obcych. Pozostanie ona otwarta na kulturę wszystkich ludów, zachowując zawsze swój pierwiastek narodowy. Oczywiście ten narodowy, jedna z książek, którą miałem przyjemność przeglądać w Archiwum Narodowym, to książka pod tytułem Nacjonalizm sałtomejski. Mówię sobie, Boże, ONR otwieram, a tam tak, że czarni, że walczą, że jakby nacjonalizm w tamtym kontekście, w naszym kontekście ma zupełnie inne znaczenia po prostu. Tak? To w tym sensie chodzi o ten pierwiastek narodowy. Pierwsza czytanka z drugiego zeszytu kultury popularnej, kultury ludowej. Tak brzmi. Też będzie odrobina ideologii. Towarzysze. Wraz z pierwszym zeszytem kultury ludowej nauczyliście się czytać, czytając. Nauczyliście się pisać, pisząc. Ćwiczyliście czytanie i pisanie równocześnie, dyskutując zagadnienia leżące w kręgu zainteresowania naszego ludu. Dla nas nie miało sensu uczyć was za pomocą formuł BABA, czyli a la Makota. W czasie nauki czytania i pisania równie ważna jest nauka sprawnego myślenia. Aby sprawnie myśleć, powinniśmy myśleć o naszej codziennej praktyce pracy. Powinniśmy myśleć o naszym codziennym życiu. W czasie nauki czytania i pisania ważne jest poszukiwanie lepszego rozumienia, czym był kolonialny wyzysk i co oznacza dla nas niepodległość.
lepsze zrozumienie naszej walki na rzecz stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa bez wyzyskiwaczy i wyzyskiwanych, społeczeństwa robotników i robotnic. Nauka czytania i pisania nie polega na udekorowaniu ust słowami, by je potem po prostu powtarzać. Tak? Dobra, to dalej jest, ale cóż tam. Tego zostawmy sobie, bo są jeszcze ciekawsze czytanki. Są jeszcze ciekawsze czytanki. O, nie będzie tak. Czyn uczenia się. No nie. No, bo ja używam, bo używam zamki. Bo ja używam bardzo rzadko tego komputera. Okej, okay, jest. Czyn uczenia się. Silnie padało całą noc. Pojawiły się ogromne kałuże wody w zagłębieniach terenu. W części miejsc mokra ziemia zmieniła się w błoto. Czasami nogi się w nim ślizgają. A czasami nogi zagłębiają się w błocie aż po same kostki. Trudno się idzie. Pedro i Antonio, bohaterowie elementarza, Pedro i Antonio przewozili w furgonetce kosze pełne kakao do miejsca, gdzie ono będzie suszone. W pewnym momencie zrozumieli, że półciężarówka nie przejedzie przez kałużę błota, która pojawiła się przed nimi. Spoglądali na błoto, będące dla nich problemem. Weszli parę metrów w kałużę i próbowali określić jej głębokość za pomocą długiej tyczki. Wyczuli dno trzęsawiska, pomyśleli, podyskutowali, jak rozwiązać problem. Potem przy pomocy kilku kamieni i suchych gałęzi drzew utwardzili teren w sposób wystarczający, aby koła półciężarówki przejechały przez trzęsawisko. Pedro i Antonio przeprowadzili studium, badanie, poszukali wyjaśnienia problemu, który musieli rozwiązać, w konsekwencji znaleźli rozwiązanie. Uczymy się nie tylko w szkołach. Pedro i Antonio uczą się podczas pracy. Uczenie się jest przyjęciem poważnej i pełnej ciekawości postawy wobec problemu. Tak? Czyli no właśnie. Tak? Jest tam taki pragmatyzm, który był na początku dla mnie obcy kulturowo, ale dla nich nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można zrobić. Tak? Nie wiem, czy to jest zasługa tego podręcznika, ale on przez kilkanaście lat kształtował większość populacji, dorosłej populacji Sałtomijczyków, tych, którzy nie załapali się na szkolnictwo powszechne. Tak? Jak wygląda nauka gramatyki? Bo teraz jakby chodzi o to, że są jakieś zadania gramatyczne, one są dosyć... W ogóle też się zdziwiłem, że stosowanie tej metody w praktyce, metody Freire'ego, tak samo w podręcznikach, jest właściwie mocno konserwatywne. Tak? To gdzie indziej jest ta wartość dodana, ta wartość dodatkowa tego rozwiązania. Czyli jak się ćwiczy gramatykę, to wygląda tak jak stara, porządna gramatyka opisowa, w której uczymy się języka obcego, własnego w tym wypadku, ale uczymy się języka, czyli są zadania do rozwiązania. Ale przykłady już są dosyć ciekawe. I instrukcje do zadania. Żeby oczywiście nie obniżać poczucia wartości osoby uczącej się. Znamy wiele rzeczy, ale potrzebujemy poznać je lepiej. Poznamy lepiej rzecz, którą już znamy. Jeżeli Pedro mówi do Antonio, Maria jest, a potem milczy, Antonio zapytuje Pedro, a kim jest Maria? Pedro odpowiada, kończąc myśl. Maria jest chłopką. Jest czasownikiem. Czasowniki są bardzo ważne, bo gdy mówimy lub piszemy. A teraz przykłady. Ja jestem aktywistą Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, czyli tej partii, która doprowadziła do wyzwolenia São Tomé, rewolucyjną awangardą naszego ludu. Ty jesteś moim towarzyszem. On jest ministrem i też jest naszym towarzyszem. 200 tysięcy mieszkańców. Wtedy, kiedy... wtedy było, to 160 tysięcy mieszkańców było wtedy. Tak? I teraz rzeczywiście znajomy z ulicy został ministrem, tak? No, nie powiedziałem jeszcze o tym, jakimi siłami się ta akcja alfabetyzacyjna toczyła. Edukatorem mogła zostać osoba, która miała wykształcenie pod postacią skończonych trzech klas szkoły podstawowej, bądź wykształcenie równorzędne, jeżeli nie mogła potwierdzić, tak? Także to rzeczywiście jak u Ranciera, tak? On jest ministrem i też jest moim towarzyszem. Maria jest aktywistką MLSTP. Lud jest waleczny. My jesteśmy Afrykańczykami. Wy jesteście rewolucjonistami.
Oni są działaczami Frente de Libertasao de Mozambik, czyli tej partyzantki z Mozambiku, awangardą rewolucyjną ludu mozambickiego. One są działaczkami Partido Africana para a Independencia de Guinea-Bissau i Cabo Verde, czyli PAIGC, awangardą rewolucyjną ludu Wysp Zielonego Przylądka i Guinea-Bissau. Tak wyglądają ćwiczenia. Czyli ćwiczenia są... No inne niż Alama Kota, no. Ale są bardzo mocno zaangażowane politycznie. I to w listach z Gwinei pisał, a także potwierdził to w wywiadzie z founderzem, to jest para pedagogii, kurczę, nie przypomnę sobie tytułu, ale to jest w stronę pedagogii, pedagogii pytań. Freire potwierdził to także tam, że ta alfabetyzacja miała się dokonywać zgodnie z linią polityczną ruchu emancypacyjnego. Tak? Czytanka pod tytułem Każdy wie coś, nikt nie wie wszystkiego. Każdy wie coś, nikt nie wie wszystkiego. Wszyscy z nas wiedzą cokolwiek. Każdy z nas czegoś nie wie. Pedro na przykład bardzo dobrze wie, jak zbierać kakao. Nauczył się w praktyce, odkąd był mały, jak zrywać owoce kakaowca bez uszkodzenia drzewa. Wystarczy, że spojrzy i już wie, czy owoc kakaowca nadaje się. Niemniej Pedro nie wie, jak się drukuje gazetę. Antonio nauczył się w praktyce dość dawno temu, co trzeba zrobić, by wydrukować gazetę. Zatem Pedro wie, jak zbierać kakao, ale nie wie, jak się zbiera, jak się drukuje gazetę. Antonio wie, jak wydrukować gazetę, ale nie wie, jak się zbiera kakao. Zbieranie kakao i drukowanie gazet to czynność równie ważna w procesie rekonstrukcji narodowej. Te słowa rekonstrukcja narodowa są, Tak. też elementarne. Tak. To jest, jakby jak tłumaczyłem, to staram się na pewno nie zmieniać kategorii kluczowych, tak? Czyli jakby tam się minimalnie, wiadomo, że to tłumaczenie się musi trochę różnić. Ale kategorie kluczowe są idealnie, staram się tak przetłumaczyć, nawet jeżeli to brzmi dosyć koślawie, jak ta rekonstrukcja narodowa. Tak? Trzy czytanki są poświęcone procesowi produkcji. I dedykuję ten fragment, może Leszek Balcerowicz będzie nas to nas oglądał. Dedykuję ten fragment specjalnie profesorowi Balcerowiczowi. Może zrozumie, o co chodzi w procesie produkcji. Tak? Proces produkcji. Część A. Drewno na deski, z których się robi drzwi, okna, stoły i łodzie, znajduje się w surowej swej formie w lesie pod postacią drzew. Żelazo do produkcji siekier znajduje się w surowej swej postaci pod ziemią. Istoty ludzkie przy użyciu pracy zmieniają surowce w produkty. W półprodukty, przepraszam. Surowce, jak choćby ruda żelaza pod ziemią, drewno pod postacią drzew, i półprodukty, jak choćby żelazo, drewno obrobione, nazywamy przedmiotami pracy. Ziemia przygotowana pod produkcję ryżu jest przedmiotem pracy. Drzewa ścięte w celu wyprodukowania desek są także przedmiotami pracy. Deski użyte do wytworzenia stołów, krzeseł, drzwi i okien są przedmiotem pracy. Proces produkcji, część B. W celu przekształcania surowca w półprodukt i w celu wyprodukowania czegoś z tego półproduktu potrzebujemy narzędzi. Potrzebujemy maszyn, rozmaitych narzędzi transportu. To rzeczy, których potrzebujemy, aby produkować. A chodzi o narzędzia, maszyny, transport, a nazywamy to środkami pracy. Łącznie surowce i półprodukty, przedmioty pracy, z środkami pracy stanowią środki produkcji. Zatem środki produkcji w procesie w wypadku plantacji to A. Ziemia uprawna, B. surowce, C. półprodukty, D. narzędzia, urządzenia i transport. Proces produkcji, część C. Teraz widzimy, że gdyby nie praca ludzka, to drzewo nie zmieniłoby się w deski, a ruda żelaza w blachę. Wszystko to dzieje się za sprawą ludzkiej pracy, za sprawą siły roboczej. Środki produkcji wraz z robotnikami stanowią to, co nazywa się siłami wytwórczymi społeczeństwa. Produkcja jest rezultatem połączenia środków produkcji z siłą roboczą. Żeby zrozumieć społeczeństwo, ważne jest, żeby zrozumieć, w jaki sposób produkcji jest wykorzystywany do organizacji procesu produkcji. Jest ważne, by wiedzieć, jakie są relacje między środkami produkcji a siłą roboczą. Jest ważne, by wiedzieć, jaka jest istota stosunków społecznych w procesie produkcji. Czy są to stosunki wyzysku, czy są to stosunki równościowe i oparte na współpracy i dobru ogółu.
W czasie kolonialnych, w czasach kolonialnych społeczne stosunki produkcji wiązały się z wyzyskiem. Dlatego też musiały być oparte na przemocy. Kolonizatorzy podporządkowali sobie środki produkcji i siłę roboczą. Byli niepodzielnymi właścicielami ziemi, surowców, półproduktów, narzędzi, maszyn, transportu i siły roboczej. Nic nie umknęło ich władzy i kontroli. Kiedy dziś mówimy o rekonstrukcji narodowej na rzecz stworzenia nowego społeczeństwa, mówimy o stworzeniu rzeczywiście innego społeczeństwa. O społeczeństwie, w którym społeczne stosunki produkcji nie będą oznaczały wyzysku, lecz równość, współpracę i dobro ogółu. Oczywiście, wiadomo, mamy tam do czynienia z pewną dozą ideologii. Albo nawet ze znaczną dozą ideologii. Ale w punkcie dojścia, pomimo, że 16 lat są w tym wielkim, globalnym rynku, wskaźniki Giniego znacznie się nie pogorszyły. Tak? Mają dostęp do opieki zdrowotnej. Czekają, znaczy nie ja czekałem, tylko Anita czekała na interwencję lekarza krócej, niż gdybyśmy poszli z jakąś sprawą do szpitala na Zaspie. I kosztowało nas to 0 złotych. Dostęp do edukacji, z tym mają pewien problem, znaczy dostęp jest dla wszystkich od 3 roku życia, bo tam przedszkola także są darmowe, ale problem zaczyna się gdzie indziej, gdy ludzie wypychani są z systemu przez sytuację ekonomiczną. Także nie ma, były 2 zamachy stanu, żaden nie był krwawy. Tak? Jeden zamach stanu skończył się tym, że szef państwa przyjechał z szefem Unii Jedności Państw Afrykańskich i wyprosili tą osobę, która dokonała zamachu stanu, wyprosili z Pałacu Prezydenckiego, pozwolili mu opuścić wyspę. Tak? Także mamy do czynienia jednak mimo wszystko z jakąś utopią. Tak? Z jakąś utopią realizowaną w praktyce. Oczywiście tam jest mnóstwo problemów. A jeżeli chodzi o problemy polityczne, to problem jest klientelizm między innymi, tak? Czyli jest kilka ważnych rodów, które opiekują się, to jest trochę takie prawie jak feudalizm, ale opiekują się swoimi klientami, tak? Są patronami na nich. Ostatnie 2 czytanki i potem przejdziemy do pytań prawdopodobnie. Przepraszam bardzo, czy mogę wejść słowo, bo muszę niestety wyjść. Ale chciałam bardzo serdecznie zaprosić Was już na kwiecień, 26 kwietnia i 27 kwietnia, kiedy profesor Carmel Borg na końcu, będzie profesor z Malty, z Uniwersytetu na Malcie, będzie wykładał u nas Freirego w kontekście współczesnych problemów. Może nie z São Tomé, ale po prostu ze świata bliżej Unii Europejskiej, bo Malta tak jak i my do Unii należy. W każdym razie 26 kwietnia, to jest tydzień po świętach, to jest środa, o 13 będzie wykład profesora, potem Piotr będzie miał wystąpienie, będzie kontynuował myśli i w dyskusji, mam nadzieję, wystąpi. A 27 czwartek o 17 będzie otwarte seminarium, na którym też Borg będzie po prostu kontynuował. Będą oczywiście z tym, że to trochę wcześniej, ale jak jesteście zainteresowani Freirem, to po prostu warto zanotować. Bardzo przepraszam, muszę zmykać, do widzenia. Dziękuję bardzo, Piotrze. Dziękuję, ale... Lud i kultura. Koloniści mówili, że tylko oni mają kulturę, mówili, że przed ich przybyciem nasza Afryka nie miała historii. Nie wiem, czy Paulo Freire w ogóle nie jest podpisane w żadnym miejscu tego podręcznika. Podręcznik jest anonimowy. O tym, że jest to podręcznik freirowski, dowiedziałem się z jednego z tekstów Gadotiego, później skonfrontowałem tą informację. I najśmieszniejsze jest to, że to, w jaki sposób Freire pisał swoje książki naukowe, pisał je w taki sposób, żeby to trafiało także do nauczycieli, którzy nie mają wyższego wykształcenia. Tak? I czasami od razu czuć, w którym momencie, jakby, że pewne frazy wprost pochodzą z tekstów Freirego. No i właśnie mam tutaj. Koloniści mówili, że tylko oni mają kulturę, mówili, że przed ich przybyciem nasza Afryka nie miała historii, że nasza historia rozpoczęła się dopiero wraz z ich przybyciem. Twierdzenia te są fałszywe, kłamliwe wręcz.
Były to twierdzenia konieczne ze względu na praktykę wyzyskiwania nas. W celu przedłużenia do granic możliwości naszego wyzysku kolonizatorzy musieli podjąć próbę zniszczenia naszej tożsamości, zakwestionowania naszej kultury i naszej historii. Każdy lud ma kulturę, ponieważ pracuje, ponieważ przekształca świat, a przekształcając świat, przekształca sam siebie. Tańce ludowe to kultura. Muzyka ludowa to kultura. Na równi kulturą jest także sposób uprawy ziemi. Kulturą jest sposób, w jaki lud się przemieszcza, śmieje się, rozmawia, śpiewa i pracuje. Kalulu to kultura. Kalulu to jest taka potrawa z liści i traw, które się znajduje gdziekolwiek. Wkładka białkowa to albo ryba, albo drób, wszystko jedno. Kalulu to kultura. Sposób przyrządzania kalulu to kultura. Podobnie kulturowe jest lubienie potraw. Kulturą są narzędzia, których lud używa w procesie produkcji. Kulturą jest forma rozumienia i wyrazu świata przez lud. I jak lud pojmuje siebie w relacji do swojego świata. Kultura jest niczym bęben słyszany w nocy z oddali. Kultura jest rytmem. Kultura jest kołysaniem się ludu w jego rytmie. Tak? No i to jest to dowartościowanie kultury ludowej. Tak? Dowartościowanie kultury ludowej, dowartościowanie codzienności. Szkoła nie ma być miejscem obcowania biednego dziecka z kulturą wysoką. Tak? I ostatni tekst. Właściwie ostatnia czytanka. Czy to jest ostatnia czytanka? Muszę to zweryfikować. To jest jedna z ostatnich czytanek w drugim podręczniku. Zadanie z gramatyki, przyjrzyj się poniższemu tekstowi. A właściwie to nie jest zadanie z gramatyki tak naprawdę. Tekst jest taki. Pedro wiedział, że ty będziesz w stanie zrozumieć tekst, który tobie dałem. On mi powiedział, że wierzy w pracę, którą włożyliśmy wspólnie, przemyśliwując naszą praktykę życia codziennego. My czynimy rzeczywiste postępy. Oni i one również. Towarzyszki i towarzysze z innych kół kulturowych także. Dziś możemy powiedzieć kolonom, mówiliście, że jesteśmy ludem ciemnym i niezdolnym do niczego. Niezdolnym do życia bez was, niezdolnym do rządzenia sobą, niezdolnym do myślenia. Wypowiadane przez was twierdzenia nie oszukały nas. Bo były po prostu kłamstwem. Tak? I rzeczywiście tam wiele rzeczy się udało. Teraz oczywiście pojawia się pytanie, jak bardzo zaciążyła ta dramatyczna historia Sao Tomy na tym, że im się to udało, że zostali wykorzenieni z kultury nowej, tak? Ale jest tam taki optymizm nowego świata, gdzieś tam, nie ma słowa o pragmatyzmie Dilejowskim czy jakiejkolwiek innej formie pragmatyzmu, ale jest tam pragmatyzm, czyli mówiąc krótko, istnieją tylko te problemy, które jesteśmy w stanie rozwiązać. Te problemy, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać, to lepiej w ogóle się nimi nie zajmować. Tak? Konkret. Po prostu. Uff. Co jeszcze? Właściwie to wszystko. Mam oczywiście na warsztacie współczesny podręcznik, z którego korzystają. I jest on już całkowicie inny. To znaczy, różnica jest taka, że stępiony jest pazur ideologiczny. Ale teraz pojawia się pytanie, w którym momencie się wylewa dziecko z kąpielą? To znaczy, ja też czułem się nieswojo, gdy czytałem o tej dyscyplinie, pracy, jedności. Gdybym chciał uczciwie do tego podejść, do czego potrzebę uczciwie, i gdybym chciał zastosować te same elementy, te same strategie, które stosowałem, żeby zdekonstruować polską pedagogikę pracy, czy do analizy tekstów, to jest tu kilka momentów, do których można się byłoby przyczepić, tak? To znaczy tak, jakie wartości tam są lansowane. Jedność, dyscyplina, praca i czujność, tak? Ale to też rozwiązanie problemu, tak? Właśnie i teraz ja mam wrażenie, że pewne fragmenty podręcznika są bardziej frejrowskie, a inne wynikają z tego, że Freire zdecydował się, żeby pójść na pewne kompromisy. Tak? I w pewnym momencie te kompromisy były słuszne, moim zdaniem w innych momentach były niesłuszne. Tak?
Poza tym się też nie wszystko udało. Zaraz oczywiście niepodległość nie oznacza, cytuję, niepodległość nie, żeby broń Boże niepodległość nie oznaczała zastąpienia kolonów uprzywilejowaną mniejszością Saotomejczyków. Tak się stało. Tak? Czyli pojawiła się koncepcja awangardy MLSTP, tak? No a później pojawiły się te wielkie rody, które mają więcej niż pozostali. Ale znowu patrzcie, indeks Giniego jest taki jak w Polsce, czyli jest rozwarstwienie społeczne, można powiedzieć, że znaczne, ale znowu nie można tego porównać do RPA, gdzie jest dwukrotnie większy, praktycznie dwukrotnie większy. Tak? Inna kwestia. O, to jest ten fragment, który chciałem, cytat, który chciałem załatwić za pomocą de Saussure'a. W pierwszym zeszycie kultury ludowej mamy taki fragment. Nie zdobyliśmy niepodległości Wysp Świętego Tomasza Książęcej, aby każdy robił, co tylko chce. Czyli zdobyliśmy po to, żeby nikt nie robił tego, co chce, lub żeby nie każdy robił to, czego chce. Tak? No język jest systemem opozycji. Tak? Czyli mamy tak, mamy te same schematy jak u Laclau i niestety Laclau trochę ma rację, mówiąc, że to po prostu każda nowa forma jest formą hegemoniczną. Ale są lepsze hegemonie i gorsze hegemonie. I ta nie jest taka zła, nawet jeżeli nas razi ten język. Poza tym to jest trzeci etap w rozwoju filozofii Freire'ego i to jest ten etap, gdzie jeszcze kwestie genderowe są bardzo, bardzo słabo potraktowane. No pojawia się ta Maria, biedna Maria, znaczy nie biedna Maria, pojawia się Maria, ale głównymi bohaterami podręcznika jest Pedro i Antonio. To jest podręcznik dla mężczyzn w cudzysłowie. Tak? Nie wiem dlaczego, z czego to wynikało. Możliwe, że wynikało z to z doświadczeń wcześniejszych Freire'ego, że problem... Patrzę, czy są kobiety, tak. Był tak jeden obrazek, gdzie były same prawie kobiety. Też. Bardzo możliwe. To są też obrazki, w których kobiety pracują i to wykonują takie zawody, które są ważne. Czyli są lekarzami, pielęgniarkami i tak dalej. Nie? Ale nie jest to genderowo słuszny podręcznik. Jeszcze. Pytanie? Ale tak było do 90 roku. Tak? Do 90 roku. W 90 roku tranzycja polityczna w stronę systemu wielopartyjnego. No to się oczywiście wiązało z otworzeniem się na rynki światowe. Ale na przykład nie ma tam bankomatów, których obsługują międzynarodowe karty płatnicze. Czyli w ogóle globalizacja ominęła? Nie ominęła globalizacja. Tylko, że to jest zupełnie inna forma globalizacji. Rozumiem znaczną część tego, co po tych plantacjach zostało. Tak? Znaczy, tamta ziemia jest uprawiana i tam funkcjonuje to jako, najczęściej jako spółdzielnie produkcyjne. Nie, ale to eksportują. Eksportują, tak. Mają zaawansowany program poszukiwania ropy naftowej. I też spółdzielczy. Nie, to już nie. A szkoda. I niebawem mają pierwszą platformę otworzyć. Panie Piotrze, ale jak my mówimy o takich hasłach, no chociażby ta walka trwa, to w nasze myślenie zakrada się cynizm. Pan się tak uśmiecha w tej chwili. Nie, ale się uśmiecha z innego powodu, bo to pojęcie walka trwa weszło do języka potocznego. To znaczy, jak... Jak ktoś coś przerwał, jakąś pracę na przykład, to potrafi powiedzieć, a walka trwa teraz. I wracają do roboty. Żartem, ale to nie jest żaden taki żart właśnie cyniczny, tylko to jest taki... No właśnie ja chciałam o cynizm po prostu zapytać, bo my, kiedy mówimy o takich hasłach, nawet to pobrzmiewanie Marksa, które pan cytował z tej czytanki, no, my mamy trochę w zanadrzu cynizmu, bo tam ta walka nie zawsze się udawała i tak dalej. Czy oni są cyniczni wobec tych takich hasłów? Nie, bardzo poważnie to traktują. Poważnie. Tak, no, już w ogóle bardzo poważnie traktują, bo tak, no jednak to jest miejsce, które jest gdzieś tam na uboczu świata położone. I dla nich niesłychaną wartością było to, że ktoś przyjeżdża i się zajmuje tym, bada to, co oni tam robią. Tak? I mało tego, że to jest jeszcze osoba, to jest osoba, która nie jest z kręgu języka portugalskiego, na tej zasadzie. Tak?
No i mając ten problem, też z tamtym podręcznikiem. To tak dosyć przyspieszonej analizie tych obu podręczników. Miałem wykład w Ministerstwie Edukacji. Znaczy ja miałem dla niej wykład w Ministerstwie Edukacji dla tych nauczycieli w Departamencie Alfabetyzacji na temat tego, jak im się zmieniła wizja Freirego, filozofii freirowskiej. Oczywiście tam uprzednio, tam wyjaśniłem, o co chodzi, tak dalej, tak dalej. No i wniosek jest taki, że oni tracą ten pazur ideologiczny, ale też tracą z pola widzenia bardzo dużo problemów, które są ważne. I właściwie z Freire z trzeciej fazy w tym pierwszym podręczniku cofnięty jest do pierwszej fazy w trzecim podręczniku, czyli do takiej fazy liberalnej, czyli jeszcze sprzed pedagogii uciśnionych. Tak? I teraz tak, starsi edukatorzy kręcili głowami, jak im to mówiłem. Młodsi, którzy, tamto społeczeństwo jest jakby jest społeczeństwem w okresie intensywnego wzrostu. Liceum pracuje na 3 zmiany. Tak? Uniwersytet jest niewydolny. Ja nie mogłem współpracować z uniwersytetem, bo oni non stop pracują lub akurat brali udział w kampanii wyborczej. Jedynymi osobami, z którymi się dało współpracować, byli właśnie nauczyciele, bo oni za to dostawali pieniądze. W tym sensie, że oni to robili w ramach swoich obowiązków ze mną, pokazywali mi różne rzeczy itd. itd. I tak musieliby to zrobić. Tak? I ci młodsi, którzy jakby dotknięci są tymi zmianami na rynku pracy, tym, że nie ma dobrej pracy. I ja się nie powiedziałem, że jakby cofają się te wątki ekonomiczne, wykluczenia ekonomicznego pomijają. Nie powiedziałem o wyzysku, ale powiedziałem o tym. To ci młodsi kiwali głowami. A ci starsi mają pewne poczucie dystansu do tej terminologii. No to jest to, o czym Szkudlarek książkę napisał, prawda? No to jest. To było udawane do pewnego stopnia i u nas, dlatego ten cynizm się wkradł, tak? No ale z drugiej strony Nietzsche powiedział, że człowiek począł się z tego, co udawał. To lepiej jest udawać, że wyrównujemy szanse, niż nie udawać, że wszystko jest, że świat jest dżunglą i większy zjada mniejsze. Tak? W ten sposób. Czy my możemy się czegoś z tego wszystkiego nauczyć? Wydaje mi się, że tak, że ważne jest myślenie o tematach produktywnych. Tak? No ale czy w jakim elementarnym sensie, jak w rodzaju, jak sobie poradzić z dużą kałużą? Czy dosłownie, jak sobie poradzić z dużą kałużą? No tak, no już pół żartem, no pół żartem. O tym pan nie, mówi. Ale jak, ale generalnie jakby problem jest taki, że my jakby nie ma właściwie żadnego nieformalnego systemu kształcenia, właśnie nieformalny system, to już było, to jest oksymoron, ale generalnie osoby, szczególnie w drugim wieku, czyli właśnie w wieku produkcyjnym, są całkowicie pozbawione dostępu do edukacji. Tak? To są te działania, gdzieś tam. No i oczywiście bardzo ważną rolę odgrywają ruchy społeczne, NGOsy i oprócz tego nurtu myślenia o ekonomii, to bardzo ważny nurt w Instytucie Freirego to jest właśnie działanie organizacji pozarządowych, których działanie w tej chwili prawdopodobnie będzie zagrożone przez tą nową ustawę. Bo to są miejsca, w których się ludzie uczą. Ale problem polega na tym, że trzeba byłoby otworzyć te NGOsy na osoby, które... Znaczy to właśnie to trzeba byłoby, żeby te NGOsy same się otworzyły i najlepiej, żeby były stworzone przez osoby, które są w tej chwili gdzieś poza tym nurtem uczenia się. No i dowartościować kulturę ludową. Ludową, ale w rozumieniu tej ludowości. Tak, w rozumieniu tej ludowości. Ta porażka kodu, która się szykuje, bierze się z tego, że oni nie rozumieją, dlaczego PiS wygrał i nie zrozumieją tego. To znaczy i Freirizm jest formą populizmu, ale i Kaczyzm jest formą populizmu. Ale są zupełnie innego rodzaju populizmy. Ja już wolę ten freirowski. Tak? Właśnie chodzi o to, żeby nie chcę być utopistą po prostu. No. Ale wydaje mi się, że wiele rzeczy można zrobić po prostu zmieniając politykę.
Tylko, że to dojście do tego po prostu zmieniając jest bardzo trudne. Czyli w związku z tym to wszystko jest kwestia prawa. Kwestia prawa, kwestia instytucji, struktur i kwestia indywidualnych wyborów człowieka. Ale ja rozumiem tego, że co jest ważne. Tak. Ale wydaje się, Piotrze, że kiedy oni się biorą za te realne problemy, jak pan je nazywa, to jak gdyby bezpośredniego przełożenia na politykę to nie, nie ma, jak gdyby. Ale to jest politycznością chyba właśnie. To samo się chyba jest politycznością, bo jakimś działaniem. Znaczy, tak, czyli jest taki rząd, który sobie coś tam działa, tak? I jakby chodzi o to, że lista tematów produktywnych dla rządu jest tą samą listą tematów produktywnych w procesie edukacji i tą samą listą tematów produktywnych w praktyce codziennego życia dla ludzi. I dopiero wtedy można doprowadzić do likwidacji malarii, do likwidacji, znaczy do skutecznej walki, w miarę skutecznej walki z próżnicą. W tej chwili walczą z wypadkami drogowymi. Pomimo, że mają per capita mają i tak o połowę lepsze statystyki od Polski, ale na przykład nie są w stanie rozwiązać problemów dostępu do energii elektrycznej. W jakim sensie? No mają tam blackouty, bo mają tak jedną wielką elektrownię wodną, która zasila jedną część wyspy, a pozostała część wyspy, w tym stolica, napędzana jest za pomocą takich większych znaczy elektrowni opartej na generatorze diesla, czyli taka większa maszynownia statkowa, tak? I teraz co? Jeżeli tamta maszyna jest wysłużona i nie ma pieniędzy na podłączenie nowej, bo już mają nową, ale jeszcze nie mają wszystkich elementów. Czyli mają przerwy w dostawie, mają przerwy w dostawie, bo jakby ludzie dorobili się klimatyzatorów, ale nie, ale rząd nie. Tak,